Siemaneczko, cześć witam wszystkich, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo Immortal, a dzisiaj sobie pogadamy chwilę o Hazardzie, nie jest w ogóle skomplikowane, rarytasy i antyki, udajemy się do zachodniej marchi, jedyne co potrzebujemy to złoto, no i tylko po prostu wiedzieć co mamy tutaj kupić, więc mamy sklep, mamy możliwość zakupienia. Czterech przedmiotów, tajemnicza broń, tajemnicze opancerzenie główne, tajemnicze opancerzenie dodatkowe i tajemniczą biżuterię. Także biżuterii nie chcemy kupować za 16 tysięcy, to się kompletnie nie opłaca. Pasków też nie chcemy kupować, bo nie możemy trafić żadnego legendarnego paska, bo paski są tylko setowe, więc jak potrzebujesz wyfarić setowy pasek, to po prostu udajesz się na jakiś dungeon, a dokładnie to na taki, w którym leci ten pasek, którego szukasz. Bo oczywiście możesz sobie sprawdzić, jeżeli nie wiesz, to. Wciskasz jakiś przedmiot z danego setu. Załóżmy, że znalazłeś amulet. Zjeżdżasz sobie na dół. Wciskasz, 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 przepraszam. Wciskasz sobie lupę. E, I na tej lupie mamy pokazane co to, co chcemy. Więc pas, którego szukasz. Na przykład na tym przykładzie to będzie świątynia na Marii. Na piekle 1 znajduje się ten pas. ze zestawu świta usztującego barona. I nazywa się dozorca. Więc tak możesz sobie sprawdzić, gdzie wyfarnić pasek. A w kwestii sklepu tajemniczej broni i tajemniczego opancerzenia. Oczywiście to będą dwa przedmioty, które mogą nam dać przedmiot legendarny. Teraz tak, Ja w tym filmiku kupię tylko tajemnicze opancerzenie główne. Tłumaczę, dlaczego. Oczywiście wy też musicie sobie sprawić, co jest wam potrzebne. Ja osobiście posiadam broń, która ma trzy do wszystkich atrybutów i dosyć trudno jest trafić przedmiot, który daje nam. Tu ja zawsze mówię trzy do wszystkich atrybutów to, to, to trzy czy do wszystkich. <laughs> Do atrybutów, także. <laughs> ciężko jest trafić. Trafekta, żebyśmy mieli statystyki do trzech atrybutów. Więc ja broń sobie zostawiam. Jak już wszystko trafię, trzema statystykami do atrybutów, <laughs> to wtedy będę kupował broń. A w chwili obecnej. Skupiam się tylko na opancerzeniu, więc tutaj możemy wszystko trafić, off-handy, armor, ramiona i tak dalej, więc warto jest to zrobić. Oczywiście potrzebujemy złoto, złoto jest, wciskamy sobie kup i najbardziej istotną rzeczą tutaj w tym wszystkim jest to, że po prostu robimy tylko 10 zakupów w ciągu dnia. Dlaczego? Bo pierwsze 10 zakupów w ciągu dnia jest ze sumę 16 tysięcy złota. Oczywiście jak... Nie macie co robić, i tak bardzo brakuje Wam CR-u do następnego progu. To wydaje mi się, że trzeba go for it, bo tak naprawdę z tym złotem nic, nic innego nie zrobimy. Ja na razie sobie oszczędzam i kupuję tylko 10 przedmiotów w ciągu dnia, że mamy 16 592 zł, a później, jeżeli się nie mylę, to chyba wskakuję na 25-26 tysięcy, więc to już jest dosyć duża suma. Dobrze, także wykupimy sobie 10 sztuk tajemniczego opancerzenia głównego. Uuu! I upgrade! <laughs> upgrade. Pierwszy przedmiot. Gratulacje. Krok tam cerza szczelin. Legendarne przemieszczenie. Teleportacja przynosi teraz do miejsca, w którym rani wszystkich pobliskich wrogów. Ooo, to tego nie mam. To jest dobre i na farmę, i na PVP, i na PvE Zobaczymy sobie Zobaczcie jeden pierwszy przedmiot. Kupujemy dalej. Może, może się trafi coś. Nic, nic, nic. 11, 16 i 15. I teraz zobaczcie, już drastycznie 2488 złota. Tak, mam milion i mógłbym to wydać, ale tak naprawdę w ogóle rozrachunku, jeżeli jesteście systematycznym, systematycznym graczem, tak jak ja teraz, bo ja nie będę was okłamywał, ja mam tak, że lubię sobie skoczyć na Diablo na tydzień, na dwa, czy to było Diablo 2, czy czasem Diablo trójka na jakichś sezonach. I na razie. Gra bardzo mi się podoba, ale za tydzień lub dwa tygodnie od teraz w ogóle mogę nie nagrywać niczego na kanał i nie grać, nie grać w ogóle w Diablo Immortal i teraz nie chcę mówić, że gra jest zła, czy coś takiego, właśnie chodzi o to, że na razie mi się nie nudzi, więc gram, więc będę nagrywał, jestem bardzo zadowolony i będą filmiki, będzie dużo, um, ale może za dwa tygodnie od teraz, może po prostu rzucę to w kąt, jak to w moim zwyczaju i po prostu stwierdzę, że e, już, już mi się znudziło, później może powrócimy do tego, aczkolwiek chyba nie będzie powrotu do Diablo Immortal, um, bo każdy czeka na Diablo 4. Dobrze, także to jest w kwestii przedmiotów. Oczywiście możecie um, dalej wydawać złoto, jeżeli chcecie, jeżeli posiadacie to złoto. Jeżeli zaczęliście grać wcześniej niż ja i graliście codziennie i farmiliście złoto codziennie, to może macie 10 milionów tego złota i tak naprawdę możecie kupować uh, i upgradeować. Ja osobiście sobie na razie zachowuję złoto. Trafiłem jeden przedmiot upgrade jest, jest nice, jakby trafić każdego dnia, jeden legendarny przedmiot to super. Tu jest chyba dosyć wysoka szansa, pomiędzy 15 a 25% z tego, co Echo Hack mówił. Jak ktoś nie zna kanału, to jest Echo Hack kanał i tam koleś z MaxRolla omawia dosyć fajnie bardzo wszystko. I ostatnio filmik był właśnie o legendarnych przedmiotach, ile mamy szansy w jakich miejscach i generalnie w tych miejscach, gdzie jest większa, zwiększona szansa na legendarny przedmiot jest pomiędzy 15 a 25%, więc nawet jak zabijacie sobie Legendarną Elitę. Tą złotą Elitę. Taki kolor jest pomarańczowy na minimapie. Złoty, pomarańczowy to. Ta Elita ma szanse pomiędzy 15 i 25%, więc często może nic nie wypaść. Dobra. Także to by było kwestii hazardu. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie też upgrade'ować broń, to jak najbardziej kupujecie tutaj 10 sztuk broni. Um, ja tak mówię. Ja, przepraszam, tak jak powiedziałem. Moja broń jest na tyle. Dobra, że ja na razie się z tym wstrzymam. Dobra, dzięki za uwagę do zobaczenia do strzelania. Zapraszam. Dobra, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do Zapraszam na kolejne filmiki z Diablo Immortal. Przepraszam, jak jestem chaotyczny, ale po prostu taki jestem, <grywa> taki jestem, nie staram się tu być jakimś profesjonalnym graczem, nie staram się tu kogoś wprowadzić w błąd, ja sobie lubię casualowo po prostu grać w Diablo, zawsze lubiłem grać w Diablo, zawsze lubiłem wskoczyć na, na tydzień, dwa tygodnie, więc tak jak mówię, za tydzień, za dwa może już nie będę nagrywał, nie będę grał, na razie cieszę się grą, więc dla wszystkich osób, które też się cieszą grą i emanują tą energią taką jak ja, że podoba im się to, to fajnie, super, trzymajcie się i do zobaczenia, do słyszenia na razie, hej, cześć.